Hej, siemano wszystkim, z tej strony Dazolek i dzisiaj gramy dalej w Far Crya 3 Blood Dragon. Tak, dobra, już się zapomniało trochę, ale Dazolek zapomina czasami, bo wiadomo, mam już trochę lat i mój mózg już jest trochę przestarzały, przeterminowany i w ogóle. W każdym razie skończyliśmy w tym miejscu, znaczy ja tutaj się zapisałem, skończyliśmy gdzie indziej. Dragon już tutaj przyszedł, whatever. Dobra, tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, ja dobrze pamiętam, mówiłem, że będziemy w kolejnym odcinku, czyli właśnie w tym, przejmować więcej punktów, tak? Czyli postaramy się teraz przejąć wszystkie punkty, jakie są do odblokowania, te punkty kontrolne, czy te bazy bardziej. I wtedy zajmiemy się dopiero kampanią, żebym już wszystko odblokowane, żebym na luzie sobie, wiecie, chodził. I w ogóle, dlatego no tak, to zrobimy raczej, na pewno. Zatem możemy chyba zaczynać. No dobra. Może, zważając na to, że jesteśmy tutaj, w ogóle mogę się gdzieś tutaj teleportnąć? Teleportnąć, tak. Mogę się tutaj teleportować? Mogę, dobra. No będziemy jeździć moim jeepem, bo ja jakoś ostatnio, wiecie, nie mam do tego rąk. I często przejeżdżam zwierzęta i w ogóle rozwalam się, więc no. Wolę, wiecie, teleportować się szybciej. Będzie bezpieczniej. I wiadomo. Dobra, jesteśmy tutaj i ja już teraz wiedzieć tylko gdzie iść, muszę wziąć jakiś samochód. No już bez przesady, no już sobie dam radę pojeździć, ale wiecie. No, oznaczmy sobie miejsce, gdzie ja chcę dokładnie jechać, czyli tu. To jest tam. Widzę takie świecące. Niby to wygląda, że to blisko jest, prawda? Bo to tak blisko niby świeci, ale nie jest to blisko. Siema doktorku, jak tam? Ej, to ty doktor... Bliźniacy! Nie, no naprawdę! Ja nie lubię czasów Star Warsów, gdy tam się klonowało, kurde, ludzi, no... Nawet teraz się klonują tutaj. Zakładam, że mają takie same głosy i... Kurde... Nucą sobie te muzyczki z Mario. Czy to nie była Mario akurat? Takie dwubitowe. W ogóle. Wow. A co to za miejsce? Co to za miejsce? Wow! Fajnie, że takie są znaczki, znajdźki tutaj w ogóle. Bo ja lubię takie znajdźki. Znajdować. Co to jest? Zielony ogień! Bardzo lubię ogień, który jest w innym kolorze niż podstawowy, bo moim zdaniem wygląda to bardziej hardkorowo i groźniej. Dlatego bardzo, bardzo to podziwiam. Dobra. Może wiecie co, nie będę wam przedłużał, po prostu gdy już tam dojdę, to wtedy się pojawię, czyli robimy przecinkę. Kurwa, dragon! Dobra, szczerze, namykałem się strasznie, uciekając przed tym smokiem i w ogóle. Ale udało mi się w końcu uciec i doszedłem do tego miejsca, ale wiecie, jak to daleko było naprawdę. Musiałem przejść przez te wszystkie systemy ochrony i jeszcze... Jeszcze dobiegałem się tyle, że aż po prostu moje super Jordany zaschły na śmierć. No właśnie, nie wierzę. Nie wierzę własnym uszom. Przepraszam. Myli mi się. Uszy czy oczy, to samo przecież, prawda? Świnie! Nie, to są jakieś inne gówna. Nie lubię cię! Ty masz te rysowane? Ty już, kurde, tatuaże sobie robią. Nie no, nieźle, jestem pod wrażeniem. Jesteś taki mądry, żeby polecieć sobie koniec. Siema! No... Fuck. Nie! Panie, no! To nie jest tak, jak myślisz. Ja... No nie, no. Fuck, ja tam lata na górze, ja nie widzę go i nie mogę go zrobić. Pokażesz się! Co? Jak to? Ja tutaj walczę! Zabijam wszystkich! Chcę być mężny! A tutaj... To po prostu jakieś kurde jebnięcie wybuchu i tyle. I umarłem, no. I dupa. Jestem naprawdę smutny, bo gra mi musi naprawdę nie lubić, jeśli ciągle mi każą umierać. Wymusza to na mnie. Ja tego nienawidzę. Oj nie. To bardzo, oj bardzo. Udało mi się! Gdy tam się obudziłem, prawda, to od razu poleciałem na lince i udało mi się jeszcze zanim ten gość się przemieścił, tak jak teraz. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, teraz możemy za jego plecy stanąć, bo on raczej się nie ma tyle chodoru, żeby się odwrócić.
Myślę, że możemy go zabić. Tylko ten snajper mnie jako niepokoi. Fuck this! Zabijamy go. Chciałem go wziąć, ale oczywiście co z tego. Boję się trochę jak snajper zobaczy. No ej, nie tancz mi teraz, ja tutaj będę walczył, panie. Dobra, ja cię może stąd pójdę. Okej. I pójdę poszukać jakiegoś wyłącznika, prawda? Okej, udało mi się naprowadzić tutaj smoka, więc no jest oczywiście łatwiej to wszystko zrobić, tylko teraz tu się jeszcze przydało wyłącznik jednak. Wyłączyć ten całe wszystko. Alarm. No tutaj jest. Wyłączmy. Pip. Dobra. Zostawię na górę, że mnie nie dopadł ten smok. I co, mogę tam pomóc, bo te w ogóle smoki są takie przyjazne, że one zawsze się tego zabiją. Więc na szczęście jest fajnie. Mogę być głośno albo cicho. Też. On już ucieka. Też mógłby ze mną powalczyć, no. Słuchajcie, dragona nie rozwalicie, no on jest nie do rozwalenia, no i uciekł, no. Co to jest? Rzućmy może tutaj jakimś tym sercem, żeby on przyszedł z powrotem, bo przecież musi dokończyć swoją pracę. Mówię cię. Chyba, że on tutaj nie przyjdzie. Czy przyjdzie? Idzie, dinozaur. No, smoku, wyjdź, wyjdź za ogrodzenie i będzie wszystko dobrze, no. Smoczku, wyjdź, wyjdź! Tutaj nie ma nic dla ciebie, masz wyjść poza te gniane ogrodzenie i tyle, nie czujesz tego? Czy jak? Czy on już tam idzie? Chyba idzie, ja tam rzuciłem te serce, ale nie, on musi dookoła przejść, dobra. Udane czy nie? Bo wszystkich pozabijałem przecież. Prawda? Come on. Wszystkich? Wszystkich zabiłem! A, okej. Okay. A, i mam zamknąć, no. Nie. What? A, już wiem czemu tutaj się jeszcze to wszystko nie kończy, wiecie czemu? No, pewnie nie wiecie. No słuchajcie, ty osoby jeszcze zostały tutaj w tych szybkach i trzeba jeszcze zabić, no. Więc dopiero wtedy będzie wszystko... Będzie po wszystkim. Dobra, jedna skończona. Jestem taki ciekaw, czy by mi się udało ogółem latać helikopterem takim też, bo naprawdę by to było superowe. O kurde, spadłem. Naprawdę by to było fajne i fajnie by to wyglądało i było to bardzo fajne, dlatego bardzo chciałbym, żeby to było też fajne takie. Złapcie, łapcie. Nie złapał się, no dobra. Wejdziemy sobie sami na drabinę. Jeśli on nie chce takiego parkura robić i skoczyć na tą drabinę. A szybko, bo ja nie chcę tak długo. Online. Jest! Ja już kurde myślałem, że to jakiś lag będzie czy co, bo mi nie chciało to zadziałać, ale jest spoko, więc dobra, pierwsze zaliczone i jest wszystko spoko, tylko tego dragona by się przydało gdzieś odprowadzić, żeby on sobie naprawdę poszedł. Nawet do wody, whatever. Bo on taka będzie zabija nam tych naszych. Wiecie. Przeszkadzało. Dobra. Skończyliśmy to pierwszą misję i widzimy się zaraz przy kolejnej przy kolejnej bazie, którą mamy też wziąć, więc boom. Dobra, jesteśmy przy drugiej bazie i myślę, że też damy radę to jakoś rozwalić wszystkich, tylko muszę się dowiedzieć dokładnie, jak tam to oni są poukładani. Tak też myślałem, że może kiedyś zrobimy takie wejście Rambo i po prostu, wiecie, wjedziemy tak z minigunem i zaczniemy wszystkich rozwalać. Może i będzie trochę głośno, ale no czemu nie, przecież. Przecież to chodzi tutaj o zabawę, ta. Dobra, wiecie co, ja poszukam może jakiegoś innego tennego wyjścia, bo tak na po prostu tak sobie nie będę raczej wbijał. O, no proszę, i co to jest? A co tam widzę ja? Aha, to jest gościu. Jeden. Możemy go rozwalić, tylko nie wiem, czy ja trafię z
tego z łuku aż tak daleko, to ja wolę raczej podejść do niego i go z łuku tak rozwalić. Bo ja naprawdę. Nie, raczej nie dam rady tak z daleka trafić. To już nie moje czasy, tak jak trafiało. Fuck! Jak blisko był! Tutaj bardzo blisko. Chodź. Bardzo mnie to nie cieszy, że tak blisko byłeś, no ale co, no umarłeś, no i ty. Siedź sobie tutaj. A my idziemy zająć się tamtym. Gówniarza helikopterku. Ciekawe co tam robi, nie wiem, może trzepie sobie czy co, ale... Skończyły się twoje rządy. What the... No nie gadasz. What? What? Co? Dobra, wracamy już. Nie wiem czemu, ale ten gościu jest niezniszczalny przez helikopterze na te... Na te moje wszystkie strzały. On nie wiem, naprawdę jakiś... Po prostu niezniszczalny ma szyby i tyle. Kupione nie wiem gdzie, ale niezniszczalny jest i tyle, wiem. W każdym razie... Wiem to, że on nie będzie słyszał, więc możemy spokojnie porozmawiać wszędzie. Resztę po prostu, a zajmiemy się nimi ostatnimi. Nimi zajmiemy się jako ostatnimi, tak? Wiecie, o co mi chodzi z jednej strony. Okej. To zacznijmy zabijanie. Dobrze by było po cichu to zrobić. Bo ja lubię po cichu zabijać. Ogółem, a tutaj już ktoś to uważał, że ktoś nie żyje. Szkoda, no ale zdarza się. Ja tutaj jeden padł. Tutaj jeden padł. Tu już mamy dwa razem, widzicie? Podstawowa matematyka. A nawet ja ją umiem. Więc nie jest takie trudne. Da. Wbijmy tu. I tyle. Po co ja tutaj wbiłem? Po co ja tutaj wbiłem? Przecież tutaj niczego nie ma. Interesującego. Da, może zabijmy niego. Wiesz, oni się zaraz pewnie odwrócą i to usłyszą oczywiście. Dobra. No właśnie, mówiłem. Chciałem sobie coś takiego. Kamyk tam. No. Naprawdę nie słyszał mnie. Dobra, nie słyszał mnie, więc dobrze. Zabiliśmy jego. Okej, okay, to są wszyscy, jeśli chodzi o takich. Wyłączmy teraz może alarm. Alarm jest gdzie? Gdzie jest alarm, panie? Bo ja to muszę wiedzieć. Da, tutaj mamy jeszcze ten, ale... A nie, ja wyłączyłem alarm przecież. To dobra. To nie, to nie to, że wyjąłem od razu w minigana, żeby porozmawiać, tylko tak problemy. Oni niczego nie słyszeli. A, tam ktoś jeszcze był, no dobra. Mamy jeszcze kogoś do zabicia chociażby. Dobra. I tyle. No, więc udało się bez żadnych obrażeń przeżyć to. Za pierwszy raz się nie udało, ale teraz jest. Okej, okay, to zaraz będziemy przy kolejnym. Przy kolejnej bazie, więc wycinam. Dobra, już jesteśmy przy kolejnym. Teraz wystarczy tylko zjechać z tej linki i prawdopodobnie będziemy już właśnie przy tamtym miejscu. O, tutaj jest smok. Dobrze wiedzieć, ale myślę, że damy sobie radę bez niego, bo tylko nam będzie trochę przeszkadzał z jednej strony. Więc tak. Dobra, akurat nas ta linka doprowadziła jeszcze do takiego miejsca, od razu do wejścia już nawet, więc jest zajebiście. I dobra, co to jest? Co to jest? A, tutaj to się wybucha, żeby tam weszło i to wszystko. Dobra, no wbiłem i co teraz? Teraz zaczęli pozabijać, no to zacznijmy. Tam jest już snajper na górze, widzę. Okej, okay, oznaczony. Ci myślę, że nie będę sprawiać zakorzenia, chociaż tutaj idzie już jeden mener, więc może trochę tu... No dobra, tam jest jeden grubas, ale można go też zdjąć z noża. Więc spoko i tutaj chyba jak na razie też jest czysto. Ja sobie na razie łuk wezmę. Okej, okay. I okej. Okay. Tak ogółem, gdy już jesteśmy przy takim, wiecie, już grałem w tego Far Cry'a trójkę i by the way, to jeśli chodzi o Far Cry'a czwórkę, bo już był trailer, zapowiedzi i tak dalej, będzie to wszystko, prawda? Znaczy będę w to zagrywał i w ogóle, to wiecie co? Nie. Wiecie czemu? Bo szczerze, są takie gry niektóre, które... Są takie gry, w które powinno się grać bez nagrywania. W sensie, po prostu takie gry trzeba samemu przeżyć bez żadnego, wiecie, komentowania i z, nie wiem, zajmować się wymyślaniem jakichś śmiesznych tekstów, tak jak ze mną jest, czy coś. Znaczy nie to, że mówię, że
Po prostu niektóre gry są u mnie akurat takie, że jak gram je sam, bez nagrywania, to mi się po prostu lepiej gra niż bym nagrywał. Dlatego właśnie wiecie. Dlatego mówię, że faktycznie nie będę nagrywał. Tyle, chyba że jakiś dodatek wyjdzie, coś w stylu właśnie tak jak tego Blood Dragona, to myślę, że to właśnie mogę wtedy nagrać, bo to jest dosyć krótka gra i wiecie, będzie lepiej. Dobra, oni są odwróceni, tylko tamtych bym chciał odwrócić. On chyba nie chce być odwrócony za bardzo. Czy się odwrócisz? Odwrócisz się czy nie? No super. Dobra, raczej żaden przez to przejście. Tak jak już to kiedyś mówiłem też. Dobra. Wrzuciliśmy shurikenem w niego i tutaj już mamy dwóch zabitych. Może wezmę sobie, chociaż nie, serca już wziąłem od niego. Zabijmy teraz jeszcze niego. Też oczywiście po cichu. Dobra. Nie ma co ich zabierać, bo... Tak, teraz wszystkich sprzątniemy, tego możemy... Nie. Nie będziemy, bo ktoś zobaczy, jak to przecież są tacy. Tutaj wiecie, ostrożni. Ten jaki już szybki jest trochę. Może zauważył, chyba tak, chyba zauważyli tutaj jakiegoś... Śmierć kogoś, więc no... Może być trochę trudniej teraz. Dobra, on sobie idzie na górę, teraz musimy jego jakoś przywołać, żeby on poszedł sobie, nie wiem, na przykład... Tam? Tak, dobra. Okej. Wbiliśmy mu nóż w plecy i to dosłownie. I jeszcze tamten gościu, tylko że on prawdopodobnie coś usłyszał i musi tam teraz iść i zobaczyć to na własne oczy, bo sam nie wierzy. Ale nie dojdziesz tam, proszę pana. Dobra. Wydaje się, że to już ostatni, ale się okazuje, że jeszcze nie. Teraz był ostatni. Czy nie? Jeśli ktoś jeszcze, no to powiedzcie, no. Przecież tutaj już... Moim zdaniem już są wszyscy tam. Już wszyscy, dobra. Kurde, wystrzelałem praktycznie wszystkich z tych, z noża i z łuku. Też nie wiem, jak się da strzelać z noża. W każdym razie... Udało mi się i przechodzimy do kolejnej mapki. Dobra, a co do tych, czy teraz tych znaczników, jakie dalej będziemy przejmować, to myślę, że zrobimy jeszcze za jakieś dwa znaczniki i będziemy kończyć, bo niby nie wydaje się, że to powinno trwać długo, ale jednak jakoś tak idzie, bo ja się wyciszam w trakcie tego, jak przechodzę z punktu A do B i moim zdaniem to już naprawdę nagrywam bardzo długo, ale na nagraniu nie wiem, jak to będzie, zobaczymy, jak to się zmontuje. W każdym razie... To fakt, już widzę, że ja to jestem. W każdym razie tak, myślę, że przejdziemy jeszcze z dwa i będzie koniec. I dokończymy to na następnym odcinku, gdyby co. Czyli dopiero gdy skończymy... Gdy przejmiemy wszystkie już bazy, to dopiero wtedy będziemy kontynuować kampanię. Taki jest po prostu mój cel i tyle. Dobra, teraz taka trochę misja na łódce. Więc zobaczmy, jak to będzie. Eliminate all enemies before proceeding. Consider it done. Aha. No, jak zawsze. Ja mam łódkę, więc gdyby coś nie poszło dobrze, to możemy wskoczyć na tego minigana i oczywiście, tak jak zawsze, standardowo da Zolek porozwala wszystkich. Trochę ołowiu w dupę. Nic nie zaszkodzi takim bandziorom. Więc spokojnie można im, wiecie, dać dodatkową dawkę. Ale... się zajmiemy może na początku wyłączeniem alarmu, bo to jest zawsze mój pierwszy cel, jaki robię w trakcie przejmowania tych... Żeby, wiecie, żeby być zabezpieczony, że gdyby coś by się nie udało, to żeby chociaż nie było, że włączą się, wiecie, te... Czy tam mogę take down zrobić. Wyłączyć teraz, bo mi trochę stanę w drodze, szczerze. A tam jest jeszcze jeden menel, ten sam, kolejny bliźniak, no jasne, ale czego mogę używać? Tam jest jeszcze jeden i tam prawdopodobnie to teraz go też zabijemy. Dobra. Dobra, tego mogę z... Kurde. Tak. Come on! Fuck. Strzelił już, prawda? Kurde, no użył już twojego karabina. Dobra.
Możemy na szczęście teraz poużywać moją trochę snajperkę. Wytrafiłem. Super. Holy shit. No fajnie, że jest tutaj, kurde, oni przeklinają, już tak śmiesznie wygląda, tak niewinnie. Nie wiem, że mnie trafić. Nie, on ucieka sobie, dobra, nie ucieka. Wow! Ty już tutaj? Dobra, to użyjmy minigana na bliski dystans, tak jak chcesz już. Proszę bardzo, przecież ja ci nie zabraniam, żebyś umarł, prawda? Już ja wolę... Proszę bez snajperki. Zabić z daleka. Tak, gdzie on poszedł? Ile stoi na miejscu ciągle. No, giń śmieciu w końcu, albo sam do ciebie pójdę i tak. Będzie chyba najlepiej z innej strony. Skoczmy sobie tu. Teraz mnie każdy widzi. Snajper jest bardziej też widoczny, więc możemy go zabić w końcu. Tego możemy zabić. Nie, on jest za osłoną. Tego też. A tamtego, wiecie, jak zabijemy. No właśnie. Ze strzelboni. Yeah! Dobra. Udało się. Okej, okay, więc kolejny już jest przejęty i zobaczymy się zaraz w kolejnym... kolejnej bazie. Dobra, jesteśmy już w kolejnej mapce. Nie wiem, czemu mówię mapce, to jest po prostu kolejna baza i tyle. W każdym razie jesteśmy już tutaj i teraz musimy tylko jakoś... znowu zabić to wszystko i wykończyć ich i tyle. Więc myślę, że to będzie łatwe, bo już tutaj jest wyłącznik. O, tam Megan jest. Wow! Okej. Na razie jeszcze nie widziałem żadnego strażnika, więc jest cicho. Wow, tutaj już jest pierwszy menel. Dobra, 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 może się jeszcze zdążę ukryć gdzieś, chociaż to niewiele. Tam jest jeszcze jeden. To jest jakaś kurde hurtownia, czy co? Tak to chociaż wygląda. No, tutaj już mamy wyłącznik. Tylko się boję, że ktoś mnie może zauważyć. Nie byłoby to dobrze. Dla niego może sobie na wszelki wypadek, jak sobie tam pójdzie trochę dalej, to wyłączę. Dobra, 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 dobra. Gońmy go, dawaj, dawaj. O, shit, 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 shit. No to nie, to tak nie pasuje. Dobra. Teraz... A, on tutaj jeszcze jest. Fuck. Ty nie powinieneś tutaj być. A, dobra, dobra, może się jeszcze uda. Bo nie mogę już. Da, niech on tam jeszcze sobie jeszcze raz zobaczy i... Ah! Dobra, kurde, wszystkich z noża biorę. Naprawdę muszę być dobrym ninją, żeby tak wszystkich rozwalać. Już mam kolejny level, on musi zatańczyć rocka i... Jest wszystko spoko. Naprawdę jest wszystko spoko. A, ciekawe, czy zrobisz tak drugą ręką, gdy nie masz tej energizer, tej energetyki na tej ręce. Dobra, skupmy się może na tym, żeby zabić wszystkich, a nie przejść do celu, bo ja nie potrzebuję tego. A no proszę, bo tutaj, proszę pana, jest wbudowany czujnik gówna, który wprowadza mu... Dobra, niech on się może pokaże na początek. W sensie, niech mi się pokaże. Albo, o, na, zasnął, to dobrze. Kuuuuśba. Myślałem, że to rozwala chociaż. Ale nie. Jak widać, nie. Ta, jest. Atakuj go zaraz za to. Pozabijaj wszystkich i będzie dobrze. A mi się nie chce z nim walczyć. Jestem sobie za stary i tyle. Nie rozumiesz? To łatwe jest do rozumienia. Dobra, już tam coś łamanie kości w ogóle to już jest bardzo dobre dla uszu. Bardzo dobry za uszu dźwięki w ogóle, więc się bardzo cieszę. Wskoczmy sobie na tą linkę i przelećmy sobie. Kurde. To jest jak dosłownie kino. Mamy pierwsze siedzenie. Pierwszy rząd. Przecież tutaj wygląda wszystko jak... Nie wiem co, ale coś dobrego. Nie trafiłem, panie. Goń go! Gin! Zabij! O! Dobra, ja się może ustawię przy wyjściu tam. Żeby on... Ja on może teraz wyjść, jak jest w środku, to... Powinien, może chyba wyjść, skoro jest tarcza włączona. To ja wiecie co, ja muszę znaleźć. Bo on chyba tak nie wyjdzie, muszę znaleźć jakiś wyłącznik, tylko kto wie gdzie to będzie. Dobra, wyjdziesz, to zobaczę, chociaż on wyjdzie, jak tam rzuci serce.
No, jak się nim załatwi, spoko. Idź. Nie krzycz tam nikogo, nie ma tylko serduszko, idź, proszę. Proszę, chop, idź, nie. Wkurzasz go, wiesz? Brawo, zwróćcie się go uwagę. No tak, strzelaj go. No, zabij go. Wow, już, no. Ale fajny widok, prawda? Tylko patrzeć. Już. Już. Jakie to trudne? No wcale nie. No, rzuciliśmy tam. No ej, nie przyjeżdżajcie! Out. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Doktorzy przylecieli i przyjechali tutaj, gdy jeszcze walczył z tym. Super, po prostu super. Wow. Dobra. Może mamy C4? C4 tysiące, sorry. Bo... A, nie ma tak, a dobra, trafiłem. Trochę też rozwala, co nie? No, ale mnie też trochę rozwala. Też chyba nie ma innych, wiecie, pomysłów, jak to zabić. Tylko strzela z tej swojego lasera, a ja się kryję, ale co z tego, i tak dostaję przecież. Dobra, to dla moich doktorków Pokemonów, których rozabiłeś! I potworze, kim? No! Mokra plama została tylko po nim. Czego można było oczekiwać? Dobra, udało nam się. Ale teraz... Wiecie co? Za to, że wam uratowałem dupska, to musicie teraz to posprzątać, bo naprawdę ja nie chcę mieć tego fioletowego gówna na mojej drodze, bo jeszcze się poślizgnę, a na przykład będę iść jakąś płaną babką i wiecie, też się ubrudzi i... I nic z tego. Z tego będzie. Nie ma szukania, to już nikogo nie ma. Naprawiaj to. No, Jaką wy technologię stosujecie, że to już się naprawiło? Wyczyściło bardziej. Nie no dobra, gdybym potrzebował jeszcze waszej pomocy, to zadzwonię, bo wy w streamingu akurat to wszystko czyścicie przez Bluetooth'a i już. Więc spoko. Będzie to naprawdę przydatne. Okej, więc drodzy państwo, będziemy kończyć naszą fajną zabawę w tym miejscu. Dzięki za obejrzenie tego przefantastycznego filmiku, odcinka. I do zobaczenia w kolejnym, tak jak mówiłem. Tam gdzieś pomiędzy, gdy jechałem na to, na kolejną bazę, to... Tak jak mówiłem, jeszcze nie skończyliśmy. W kolejnym odcinku przejmiemy już resztę w tych baz, bo zostały chyba 3 prawdopodobnie. Tak, właśnie 3. I wtedy zajmiemy się kampanią. A ja przez ten czas jeszcze, bo po każdym przejęciu bazy są dodatkowe misje, takie tutaj malutkie, prawda, za które zdobywa się ulepszenia do broni, więc ja już wam tego nie będę pokazywał, bo tam no niczego interesującego nie ma, tylko to jest coś takiego, że idziesz, zabij i tyle. Więc tutaj nie ma czego za bardzo pokazywać. W każdym razie tak zrobię i sam sobie tutaj porobię te rzeczy, że miał ulepszone i tyle. Więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz tego filmiku i narka. Pa, pa.